W kolejnym odcinku na moim kanale. Dzisiaj słuchajcie, jest ze mną Paulina. W ogóle to jest pierwszy film, kiedy nagrywamy tak razem same. Tak, no. I dzisiaj będziemy robić zakupy. Będziemy dokładniej nagrywać taki sam odcinek jak z Kasią, tutaj gdzieś wam się pojawi. No. Tym razem kwota to 200 zł. O kurde, yes. 200 zł tutaj to jest dużo. No i tym razem idziemy do Action. Jeżeli chcecie więcej takich odcinków z innymi członkami ekipy i w innych sklepach, to piszcie koniecznie w komentarzach, z kim mam nagrać taki kolejny film. Zostawiajcie łapki w górę i subskrypcję, żeby być na bieżąco. Co, myślę, że możemy zagrać po pierwszej nożyce? Kto idzie pierwszy? Dobra. 3, 4. I wygrałaś. Czyli wybierasz, czy chcesz iść pierwszy, czy ja mam pierwszy. Dobra, to ja chcę iść pierwsza. No dobra. Czas jest oczywiście nieograniczony, tak jak ostatnio, żeby spokojnie był czas na przejście się po sklepie i ogarnięcie, co jest tam fajnego. To jest fajne, bo to jest chyba taki tablet do kalki. To może być fajne, więc na razie to wezmę, a jak znajdę coś lepszego, to wymienię. Ale w tym sklepie jest trochę ciężej, bo tutaj jest bardzo dużo takich artykułów, które już każdy ma raczej w domu. O, ale na przykład to. Aha, to jest taka maszynka do cięcia. O, musimy pójść na pewno na dział uroda, bo tam mogą być jakieś fajne gadżety do makijażu albo jakieś do pielęgnacji. O, ja widziałam to na TikToku i to jest depilator do twarzy elektryczny. Jestem tego bardzo ciekawa, więc to wezmę. A tutaj jest depilator nitkowy, ale chyba elektryczny będzie lepszy. Soczko na twarz, ona jest z jajka? Tak, z białkiem. O, to będzie fajne. To jest maska żelowa pod oczy, jak jesteśmy zmęczeni. To się ją wkłada chyba do zamrażarki. Chłodzący sztyw do masażu twarzy. O, to też wezmę. Okej. Okay. Czyli tak jak myślałam, na dziale beauty będą dla mnie najfajniejsze gadżety. O, w sklepikach szkolnych to zawsze było, wezmę. Wielka wersja tego ze sklepików. Tak, tych małych. O, to też wezmę. I ja też wezmę, bo są mega dobre. O, taki organizer, fajny. O, ja byłam bardzo tego ciekawa, bo to jest coś do usuwania chyba kamienia nazębnego, czy coś? To jest irygator do jakby zamiast nitkowania. O, właśnie. O, to ja wezmę. Bo to właśnie pani dentystka mówiła, że to jest bardzo fajne. Bo jak zawsze mam dentysty, to mnie się pytają, czy nitkuję zęby, ja mówię, że tak średnio, więc to może być fajne. Widziałam, to jest taki dyfuzor zapachowy. Tak, to się zrobi. Dobra, teraz muszę policzyć, ile mniej więcej mam. Czyli tak, 50, 6, załóżmy 60. To z czegoś muszę zrezygnować. To też bym wzięła, ale no niestety już się limit kończy. Okej, zakupy zrobione. Jestem ciekawa, co Marta kupi. A jeszcze w ogóle przypomniało mi się, że kilka dni temu Marta mówiła, że w Action są jakieś projektory gwiazd, czy coś takiego. Ale przypomniało mi się o tym przy kasie. I nie wiem, czy są, czy tutaj akurat nie ma, ale zobaczymy. Może Marta znajdzie, jak o tym mówiła. Ciekawe, co Paulina kupiła. Czy ty myłaś auto? Myłam auto, George. Myłam auto 2-3 dni temu. Mam plan na jedną rzecz. Nie chciałam być przy Paulinie. Projektor gwiazd. Tak, to jest chyba taka tablica, pod którą podkładasz jakiś obrazek i ci wyświetla się kontur, żeby rysować, nie? No się inaczej, że na tym wyświetlasz obrazek i na to kładziesz kartkę. Tak, i... no i że po prostu możesz sobie odrysować. W sumie fajna sprawa. Robienie na drutach i szydełkowanie to jest mega zajawa. I ja ostatnio kminiłam, czy sobie nie kupić jakichś właśnie drutów, włóczek i tak dalej, ale chyba mi się nie chce. Chyba nie będzie mi się chciało tego robić, więc chodźmy na razie dalej. Kurde, fajnie by było kupić coś takiego, wiesz, niebanalnego. O, na przykład niebanalny, a nie, to kupowałam ostatnio. Ten do jajka, który nie działa. Zostaw na 2 minuty i będziemy słyszeli, chodząc po sklepie, czy zadzwoni. Dobra. Taki do ramenu. No. Piękne. Ty, a może ja wezmę sobie jedną taką? Kurde, 23 zł, to jest duża część pieniędzy. No trudno. 21 komplementów. Może kupię to sobie, będę codziennie czytała, żeby zacząć dzień fajnie i miło. Plany z słoik z miłością z zawieszką, 5 zł. Dobra, biorę. Dobra, wiesz co, cofnę się po tablisko, bo jest fajna. W tym odcinku właśnie chodzi o to, żeby kupić rzeczy, które są też przydatne dla nas i które są fajne. Teraz ciężki wybór, ale chyba to. Ej, no ja to nie zadzwoniło. Oszukane są te timery. Nie polecam ich kupować. O Boże, zajebiste. Można sobie tutaj wypisywać jakieś zadania, żeby sobie planować dzień. A ja ostatnio zaczęłam takie coś stosować, tylko że ja sobie to piszę na takich małych karteczkach. To jest genialne. Kolorowane, to jest lotos z kolorowankami, czaisz to? Wezmę. Kurde, gdyby był ten zestaw cały taki, wiesz, do robienia na tych, do tych szydełek, to bym wzięła. Idę tak, żeby nie dodali szydełek, nie? Patrz, kiedyś wypatrzyłem, bo większość z nich ma jakieś te... O, pistacze nadmiar.
one mają jak na orzechy mało stosunkowo węgli, nie? 16. To jest tam mega dobre, kupuję je, ale tak poza odcinkiem, więc tego nie liczmy. 41. Czemu nie liczmy? No bo to są orzechy, to jest takie jedzenie. No też się liczy jedzenie, jeśli kupisz jedzenie. Nie, no wydaje mi się, że się chyba nie liczy jedzenie. Paulina brała pod uwagę jedzenie też. Tak? To te orzechy liczysz do tego funduszu, czy nie? Nie. Słuchaj, George, nie spodziewałam się, że będzie tak ciężko mi znaleźć tutaj jakieś rzeczy. Co to jest? To jest skarbonka? Ale mała. Ja w ogóle muszę na koniec sezonu otwieram moją skarbonkę, zobaczymy ile jest tam pieniędzy. Wrzucałam tam zawsze wszystkie wygrane z odcinku. Dobra, i to jest ładne i jest w złotym kolorze, więc mogłabym sobie nawet postawić w pokoju, żeby mieć na właśnie takie małe roślinki i pierdółki. To kosztuje 36,90. Ja wezmę ten wazon chyba, bo mi się podoba. 15,50, czyli mamy już 90 zł. Wezmę to pachmidełko, ładnie wygląda. Chyba wanili. Plus 17, 107. To się, co tu się wymienia? Końcówki i ciasteczka się robią? 8 wycinarek do ciastek, 8 dysz do lukrowania. Ej, fajne w sumie, biorę to. Nie wiem, czy do zestawu sobie nie kupić takiej jeszcze malutkiej na sushi. No, wezmę sobie do zestawu. O, toster kupionowy, bo nam się zepsuł toster. To będzie najbardziej przemyślany zakup z tego odcinka. Ja nie mogę uwierzyć, że nie mam tutaj tego projektora gwiazd, jestem naprawdę zawiedziona. Moi drodzy, my już jesteśmy w domu po zakupach. Zakupy trochę trwały, przynajmniej z mojej strony, ale no totalnie nie mogłam nic znaleźć takiego dla siebie. Ale właśnie rozmawialiśmy z Pauliną, że to dlatego, że w Action jest dużo takich rzeczy, które już macie w domu. Możemy tak wyciągać sobie po jednej rzeczy, to możesz ty zacząć. Okej, więc pierwszą rzeczą jest organizer na kosmetyki. O, nie widziałam tego. No, bo ja mam taką toaletkę z szufladę i mam takie teraz z Ikei takie na sztućce, a to będzie lepsze, bo to bardziej ma wymiary pod kosmetyki, więc takie faktycznie, coś. Są nawet narysowane, no. Nie? Jakieś pomadki, jakieś coś. Bo akurat tamto na sztuczce ma słabe wymiary i się dużo rzeczy nie mieści. A ja myślałam, że właśnie, że to jest złączone, to jest super w takim razie. To jeszcze lepsze niż myślałam. Ja za to mam pierwszą rzecz do kuchni. Właśnie kupiłam taki zestaw misek i one są idealne w ogóle do ramenu, a to na przykład na taki sos sojowy czy coś takiego i no taki zestawik. To ładne. Więc Cheetosy. Cheetosy? Ale bo ja je widziałam na TikToku, że to są te zwykłe serowe, ale one są wielkie takie, bo te małe są takie, a te są takie duże i ja wczoraj kupiłam i one są jeszcze bardziej serowe niż te zwykłe, no. To skoro ty też masz jedzenie, to jednak zaliczmy te moje orzeszki, bo nie chciałam tego zaliczać i przez to nie wydałam 200 zł, tylko tam 186. I kupiłam orzeszki pistachio nut mix salted i to są po prostu orzechy, które ja mogę jeść, mniej więcej mają 16 gram węgli, czyli dość mało jak na takie orzechy, znaczy duże, ale ogólnie no jak sobie zjesz taką garstkę, to jest git, więc też mam zwiedzonka coś. Chłodzący sztyw do masażu twarzy. Fajne. No, ładnie jestem... w ogóle wygląda, ale ma tak. taką wodę w środku. Jestem ciekawa, jak tutaj. Ja, mnie właśnie w ogóle ciekawi, czy te wszystkie masaże działają, bo ja często widzę na przykład masaż tym kamieniem, takim wygiętym i wiem, czy babeczki Mam ten, ale mi się nie chce go używać. No właśnie, ja też nie kupuję, bo też wiem, żeby mi się nie chciało, ale widziałam, że babeczki na przykład porównują, że robią sobie jedną twarz i ta jedna jest taka, tak, a ta druga jest taka normalna. Wolumetrię zrobiły, a jedna jest taka normalna. No. Ja mam jeszcze na przykład coś takiego. I to jest zeszyt, taki notesik, ale w środku... O, kolorowanka. Tak, ma kolorowankę, można sobie kolorować. To teraz leci... Dyfuzor? Dyfuzor LED. Nigdy nie miałam dyfuzora, więc nawet nie wiem za bardzo, jak to działa. Ja miałam, ale... Był taki, też kupiłam w Action, ale był taki, no taki gówny. Zobaczymy. W sumie nie wiem, co się z nim stało, ale to na to wygląda. Takie dyfuzory są spoko, ale pamiętam, że Krokiet miał taką rozkminę, że co tutaj tak paruje i podchodził do tego, jakby taki zdziwiony. To jest w ogóle taka, wiesz, ozdóbka. O, fajne, no taki babeczki. Na babeczki w ogóle i kupiłam sobie to w kolorze złotym, bo były dwa kolory, srebrne i złote, żeby mi pasowało do pokoju. Myślałam, żeby położyć na tym moim stoliczku i też takie jakieś malutkie kwiatki, ale albo też by można było na przykład perfumę też poukładać. Kupiłam olejki. Też je mam, ale nie kupiłam teraz. A ładnie pachną? Używałam kiedyś tego zielonego i on bardzo ładnie pachnie. O, no to wzięłam to do kompletu, bo to chyba jeszcze z wodą się robi, czy to tak, to się z wodą rozdrabnia i to później się tam uwalnia te zapachy. To zobaczymy. Bo ja też mam coś zapachowego, tylko ja mam taki, wiesz, zwykły... A, te patyki. Tak, że się wsadza z patyczki i tak dalej. Ja wolę takie rzeczy, bo są prostsze w użyciu, wiesz, po prostu wsadzasz sobie patyczki, ustawiasz gdzieś w kącie pokoju i ci pachnie. No i to jest o zapachowaniu. Jestem
jestem tylko ciekawa, czy faktycznie ten zapach będzie taki intensywny, bo... I też czy takiej ładnej wanilii, czy takie niektóre są takie sztuczne wanilii, że aż śmierdzi. No, jak ten zapach do auta trochę. To bez kitu, jak zapach do auta, no! O, teraz coś do dbania o higienę jamy ustnej. O, to są to? Zamiast nici dentystycznych, to wodę pod ciśnieniem się tutaj w szpary i że to czyści. O, ej, ale fajne. Ej, muszę sobie coś takiego kupić, bo ja... Właśnie wiedziałam, że to Kuba ma. I mnie na przykład, jak ja robię sobie nicią dentystyczną, no, to mi krew leci. No właśnie, ja też mają strasznie takie wrażliwe dziąsła, plus ja mam retainer, czy coś takiego od aparatu tam z tyłu zęba. Ja nie mogę na przykład na tą dolną szczękę w ogóle między tymi zębami tam powchodzić, bo mam z tyłu po prostu taki metal. Kolejna rzecz, wazon. O. Nic takiego specjalnego, ale podoba mi się, jest też taki właśnie na jednego kwiatka. Na jednego. Więc też na pewno znajdę dla tego jakieś miejsce, zwłaszcza, że jest w takim uniwersalnym w miarę kolorze. Teraz mam, to jest elektryczny depilator do twarzy i też to widziałam na TikToku i... No, co? A ja się męczę zawsze i wiesz, ej, ale zarąbista, a ja patrzyłam na to, a myślałam, że to jest jakiś perfum, czy ja co? Też, bo to wygląda jak taka perfumetka mała. Tak, tak, tak. I ja nawet do tego nie podchodziłam, tylko patrzyłam, że a, jakieś perfumy. Takie plastiki są, wiesz, z tą taką żyletką i lecisz po tej twarzy i w ogóle. Tak, bo laski też sobie goją twarz. Ja mam kolejną rzecz kuchenną i to jest coś, co nam się na pewno przyda, bo nam się zepsuło ostatnio. Toster! Toster! W każdym domu musi być toster, moi drodzy. I my mieliśmy zawsze toster taki chyba, który jeszcze w ogóle Vera miała ze swoich studiów i on się nam już rozwalił totalnie, że trzeba go tam wpychać, coś tam popękało, ta czasem góra odpada do dołu. No a teraz mamy nowiutki, mam nadzieję, że będzie działał nam bardzo dobrze. Więc może teraz kupiłam takie coś. To, co to jest? To są, nie wiem, czy u ciebie w sklepiku szkolnym były, to są no, taki jakby andrut, a w środku jest taki kwaśny proszek. O kurde, to nigdy nie miałam. U mnie to na sztuki sprzedawali w sklepiku szkolnym. Nie, ja u siebie nie miałam czegoś takiego. Ja mam kolejną rzecz, taką, nie wiem po co to kupiłam, uznałam, że jest słodkie. To jest słoik, gdzie masz 21 komplementów. I jakby wiesz, i to jest takie, właśnie było w tych akcesoriach walentynkowych, no i po prostu codziennie sobie bierzesz, przeglądasz i masz po prostu samo zachwyt. Tak, tak, możesz po prostu samemu się podbudować jakoś. Jestem ciekawa, co tam jest. Ej, otworzę sobie jedno tak na próbę. You are so creative. Następną rzeczą jest maska na oczy, która ma ci jakby zniwelować cienie, no i wory. I to trzeba też właśnie do zimnego, albo też jest napisane, że do ciepłego. Usuwa cienie wokół oczu, je puchliznę, powiek, wspomaga sen. A ja w ogóle kupiłam sobie takie coś kiedyś. Też nagrywałam odcinek, że tam sprawdzą mi chłopacy z takich wywiedzą o damskich produktach i ja wtedy kupiłam to. I uwaga, ja mam w pokoju mini lodówkę sobie, ja miałam kiedyś w wakacje, żeby sobie trzymać tam pisie. No i ja to wsadziłam tej lodówki i nie wyciągnęłam tego już nigdy i cały czas jest w tej lodówce. Kolejna kuchenna rzecz, ja po prostu kupiłam kuchenne rzeczy. To widziałam to. Widzę, że ty bardziej poszłaś w takie makijażowe, jakieś zapaszki i tak dalej, a ja poszłam w kuchenne, więc spoko, bo jest różnorodnie. Nie wiem, co to jest tak dokładnie. To jest chyba do zdobień. Do zdobień, do wycinania ciasteczek i jest tutaj prasa do ciastek i jest 8 wycinarek do ciasta i 8 dysz do lukrowania, po prostu w różnych kształtach i jak na jakieś odcinki czy coś, to się pewnie przyda. A ja kupiłam taki już mały gadżecik, ale to jest maska z białka jakby. Z jajka? No właśnie, jestem ciekawa, czy to jest prawdziwe, czy to jest jakieś takie ciekawe, są takie maseczki, bo się nie widziałam, żeby była z jajka w sklepie. I ostatnia rzecz, którą kupiłam, to jest w ogóle moja ulubiona chyba rzecz i będę z tego na pewno korzystać, to jest taki notesik, którym możesz sobie codziennie wpisywać datę i zadanie, które masz dzisiaj do zrobienia i sobie odhaczasz. A u mnie ostatnią rzeczą jest wielki hamburger. Akurat miałam w sklepiku takie żelki. No. I u mnie były też żelki w kształcie myszy. O, myszy też były. I my na przykład kupowałyśmy te myszy z koleżanką i nam by szkoda było ich jeść, bo mieliśmy taką fazę, że się opiekowałyśmy tymi myszami, no tak było. Także to już były wszystkie rzeczy, które kupiłyśmy. Dajcie znać w komentarzach, która rzecz z tego zestawienia, zarówno u mnie, jak i u Pauliny, jest waszym faworytem. Kto waszym zdaniem wygrał ten pojedynek? No i co? Dziękuję wam za obejrzenie tego filmu. Mam nadzieję, że taki odcinek wam się spodobał. Zostawiajcie łapki w górę, wbijajcie do Pauliny, zostawiajcie też suby na kanale i do kolejnych filmów. Pa!